Dzień dobry, witam serdecznie. To już nasze 9. spotkanie. I zanim będziemy kontynuowali przypowieść o ojcu i dwóch synach, taka uwaga pewna, jakby z korespondencji z niektórymi z Państwa. Otóż człowiek, który poszukuje Boga, bardzo często i szczerze szuka Go, chce w Pana Boga wierzyć, bardzo często ulega takiej pomyłce, że myśli, i to szczególnie dotyczy mężczyzn, że myśli, że poszukiwanie Boga jest pewnym procesem intelektualnym. Jest to zadawanie sobie pewnych pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Taki, powiedzmy, naukowy. Czy Pan Bóg jest, stworzenie świata, pochodzenie zła, pochodzenie człowieka i tak dalej. Otóż Pan Bóg nie jest czystą ideą. Pan Bóg nie jest ideą, którą można odkrywać na podstawie takich rozważań, no, ciut niematematycznych. Pan Bóg nie jest skomplikowanym wzorem matematycznym, do którego mogliby tylko, rozwiązanie którego mogliby tylko znaleźć wtedy ludzie uczeni, bardzo dobrze wykształceni. Pan Bóg jest osobą. I to znaczy, że Jego nie można spotkać wyłącznie na podstawie myślenia jakiegoś, takiego analizowania. Człowieka tak się nie spotyka. Musi być spotkanie i to jest tajemnica. Pytania dotyczące Pana Boga, powstania świata, zła w świecie, one będą bez końca, dlatego że Bóg i świat i my sami przewyższamy swoje możliwości poznawcze. Znaczy, my nigdy do końca nie poznamy tutaj na ziemi Pana Boga, my nigdy do końca nie poznamy tego świata i nawet do końca nie poznamy samych siebie. To przerasta nasze możliwości poznawcze. Oczywiście my szukamy, zadajemy sobie pytania, ale to jest tylko jeden z elementów poszukiwania Pana Boga. Dlatego, że Pan Bóg jest osobą i osoby się nie da poznać tak jak w sposób naukowy. Osoby poznaje się podczas spotkania. A to znaczy, że ta druga strona też powinna do nas wyjść. To jest jedna taka uwaga. Czyli jest pewna tajemnica, i Pan Bóg przychodzi w naszym życiu. Do tego jeszcze będziemy wracali. Przez wydarzenia naszego życia. A nie tylko poprzez właśnie jakieś rozważania. Drugie, związane z wydarzeniami naszego życia, że w poszukiwaniu Pana Boga niezwykle ważny jest wymiar moralny. To znaczy, kim my jesteśmy w rzeczywistości? Co myśmy w życiu zrobili? Dlatego, że jeżeli ktoś zrobił coś w życiu złego, zgrzeszył na przykład jakoś tam, tak to się mówi, to taki człowiek, który żyje w grzechu, żyje w ciemności. I dlatego jemu będzie bardzo trudno przybliżyć się do Pana Boga, który jest światłością, dobrą i prawdą. I to będzie odrzucało po prostu. Ten człowiek zawsze będzie uciekał przed prawdą, dlatego że jeżeli Pan Bóg jest prawdą, to On też mówi prawdę o nas. No i to nas bardzo niepokoi i od tego uciekamy. Jeżeli Pan Bóg jest światłością, to my się boimy, żeby pewne ciemności, które są w nas, które my sami przed sobą pewne rzeczy ukrywamy, żeby one wyszły na jaw. Dlatego, że najbardziej człowiek oszukuje siebie samego. Najbardziej człowiek oszukuje siebie samego. Dlatego poszukiwanie Pana Boga jest właśnie związane z nawróceniem swojego serca i z nawróceniem siebie samego, czyli ze zmianą postawy życia. Nie można tkwić w jakichś złych postępkach, w złej postawie w stosunku do innych ludzi na przykład, ale też w stosunku do siebie i myśleć, że ja tak Pana Boga znajdę jako jakiś ideał tam gdzieś daleko. To jest taka bardziej droga buddyjska, nie chrześcijańska. Nie, tego w Biblii nie ma. W Biblii zawsze poszukiwanie Boga jest związane ze zmianą samego siebie. I te dwie rzeczy są nieodłącznie związane. Dobrze, teraz wracamy do opowieści o ojcu i dwóch synach. Poprzednim razem się dałem takie zadanie, żeby poszukać, co jest dziwnego w obrazie Rembrandta Syn marnotrawny, który tutaj. On tutaj wisi, no tam na ścianie widać za mną. O, tak, jak to pokazać. A, nieważne. No tam widać pod moim ramieniem. Więc można go zobaczyć w internecie. Więc jeżeli ktoś się dobrze przyjrzał, to zobaczył, że dłonie ojca na plecach syna są różne. Jedna to jest taka gruba, duża dłoń męska, a druga to jest taka delikatna, subtelna dłoń kobieca. Czyli Rembrandt chciał powiedzieć, że miłość Pana Boga do nas
jest jednocześnie miłością ojca i miłością matki. Ostatni odcinek to było powieść o tym młodszym synu, który miał swoje plany na życie, który nie chciał żyć z ojcem i ojca odrzucił. To jest najważniejsze w tej całej historii, że nie to, co on zrobił, potem tego, że on odrzucił ojca, nie chciał mieć do czynienia nic z ojcem. Chciał żyć po swojemu, ojciec mu był niepotrzebny, zerwał tą relację z ojcem. I potem dopiero wydarzenia jego życia, ciężkie wydarzenia jego życia, doprowadziły go do tej myśli, że jednak z ojcem nie było tak źle i warto do niego wrócić. I ta jego decyzja powrotu nie była motywowana jakimiś wysokimi duchowymi ideałami, była motywowana chęcią przeżycia, uratowania swojego życia. No i wiemy, że ojciec przyjmuje go bez żadnych warunków. Nie robi mu żadnych wymówek, nie karze go, nie ma do niego pretensji. Cieszy się z tego, że odzyskał syna. Że ten syn przeszedł jakąś bardzo ciężką drogę, ale wrócił z powrotem do swojego domu, do domu ojca. I to jest dla ojca najważniejsze. I przyjmuje go, obejmuje go tymi dwoma rękami, ręką ojcowską i ręką matczyną. Do swojego serca go przytula. Czyli ta relacja ojciec-syn jest na nowo odnowiona i na nowo powstaje. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Starszy brat, jak widzimy, miał o swoim młodszym bracie bardzo złe zdanie. I bardzo mu się to nie spodobało, dlaczego ten brat, który zniknął z rodziny, podważył autorytet ojca, obraził całą rodzinę, teraz wrócił i jakby się nic nie stało. Żadnych konsekwencji. Gdzie sprawiedliwość? Powinien zostać ukarany na oczach całej rodziny, na oczach służby, na oczach pracowników. Powinien odbyć jakąś pokutę, karę i dopiero potem powinien być stopniowo dopuszczony do tego życia w domu. I ten starszy syn po prostu nie rozumie zachowania ojca. Jak można tak postępować? Odczuwa to jako niesprawiedliwość. Rozgniewał się. I też zwróćmy uwagę, że tu jest taka bardzo podobna sytuacja, że ten syn skądś przychodzi też, tak jak młodszy syn, i nie chce wejść do domu. Znowu, coś dziwnego. Nie chce iść do ojca. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. I znowu to samo. Ojciec też wychodzi. Tak jak wyszedł do młodszego syna, tak samo wychodzi do starszego syna. Tylko w przypadku młodszego syna były bardzo proste słowa. Tutaj jest dłuższy taki dialog. I tłumaczył mu. Co mu tłumaczył? No tłumaczył mu to, co już było wcześniej powiedziane, co powiedział. Ten syn mój był umarły, twój brat był umarły, znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Cieszmy się z tego, że z powrotem mamy go w rodzinie, że po tych ciężkich doświadczeniach dla nas i dla niego jesteśmy z powrotem razem i kochamy się. Lecz starszy syn odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Może zacznijmy od końca. Skoro wrócił ten syn twój, znaczy on podkreśla, że to jest twój syn, to nie jest mój brat, to jest pierwsze, to jest twój syn, nie moja sprawa, który roztrwonił majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Z nierządnicami. Otóż w opowieści o tym synu młodszym nie ma nic powiedzianego, że majątek został roztrwoniony z nierządnicami. To jest dodatek starszego brata, który pokazuje jego myślenie. Gdzieś tutaj jest taka zazdrość w stosunku do młodszego. Bo on mówi tak, tyle lat ci służę, nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. To znaczy, że ja zawsze tutaj byłem na miejscu, zawsze zachowałem twoje przykazania, zawsze byłem ci posłuszny. Ale widać, co za tym się kryje. Że między starszym synem a ojcem też nie było takiej relacji miłości. Ten starszy syn traktował ojca jako takiego władcę, zarządcę, wielkorządcę, któremu się służy
i nie wolno przekroczyć rozkazu. Rozkazy. Rozkazy. I to jest postawa takiego człowieka, który uważa się za wierzącego, chodzi do kościoła może, nigdy się nie upija, nie zdradza swojej żony, no, porządnie żyje, powiedzmy, taki porządny, nazwijmy to w cudzysłowie, katolik, ale nie ma żadnej relacji z Panem Bogiem. Nie ma żadnej relacji z Panem Bogiem. Jego całe życie duchowe, religijne sprowadza się do zachowywania przepisów. I taki był ten starszy syn. On też nie miał żadnej relacji z ojcem. Zachowywał przepisy, tak przywykł. Trzeba zachowywać prawo. Prawo jest najważniejsze, zachowujemy prawo i wszystko jest w porządku. A w sercu jego widać był ogromny żal o takie życie. Był z tego życia niezadowolony. I dopiero przyjście tego młodszego brata, który postąpił zupełnie inaczej, który postąpił tak, jak chciał, bo starszy brat nigdy nie postępował tak, jak chciał, on postępował tak, jak trzeba było postępować, bo tak został wychowany, może bał się zaryzykować, no, możemy sobie dopisać. I on mówi, nigdy nie dałeś mi koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Czyli moje życie było nieszczęśliwe, a ty mnie nie kochasz. I to jest właśnie to, że tak jak młodszy syn nie interesował się miłością ojca, a tak starszy też. On uważa, że ojciec go nie kocha. Może nawet głęboko w sercu miał poczucie wykorzystania przez ojca. Że ojciec go wykorzystuje, że on musi się tak starać, pracować. A ten młodszy brat, o, ten se poużywał. I to jest taka zazdrość. Zazdrość człowieka, który żyje według przepisów, zachowuje prawo, bo uważa, że relacja z Panem Bogiem polega na zachowywaniu prawa i przykazań, ale jest niezadowolony z tego życia. Głęboko w duszy bardzo smutny. I nie rozumie, dlatego jego bardzo boli właśnie miłość ojca do brata młodszego, który tyle narobił złego i ojciec mu tak wszystko odpuszcza. To jaki sens mojego życia, mojego zachowania przykazań, mojego słuchania rozkazów, bycia tutaj, harowania na tym polu dla ojca, pracowania, poświęcania się, jeżeli to wszystko nie miało sensu. A ten wszystko roztrwonił, zrobił co chciał, poszedł za swoimi namiętnościami, za swoimi pragnieniami, za swoimi planami. I planami, i Pan Bóg, i ojciec mu wszystko wybacza. I nie ma żadnych konsekwencji. I tutaj jest taka wielka, głęboka, ukryta, bo młodszy brat, to jakby jego historia jest taka jasna, uzewnętrzniona. Cała historia odejścia, planowania tego odejścia, potem tych problemów, nieszczęścia, skruchy, powrotu do ojca. Ona jest taka. U starszego brata sytuacja jest wiele cięższa, bo wszystko jest bardzo głęboko schowane w sercu, i nawet on sam sobie nie zdaje sprawy z tych uczuć, które w nim tkwią. Z tego stanu niezadowolenia, stanu poczucia niesprawiedliwości i tego, że on nie zna też ojca, nie zna jego miłości. I starszemu bratu, ponieważ on ciągle był przy ojcu fizycznie był przy ojcu, ale ojca nie znał, jest wiele trudniej do ojca wrócić. Wiele trudniej. Dlatego, że on tak naprawdę nie zna ojca i to fizyczna bliskość mu nic nie dała. I to też jest takie niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy są wychowani w katolickiej rodzinie, którzy zawsze chodzili do kościoła, którzy zawsze zachowywali przykazania, ale tak Pana Boga tak naprawdę nie znają. I potem bywają takie momenty, że tacy ludzie też odchodzą. Też odchodzą. Odchodzą od kościoła, odchodzą od Pana Boga, bo nagle widzą, że to wszystko nie miało dla nich sensu. I co mu ojciec odpowiada? Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. Moje dziecko. Czyli tak samo jak tego młodszego brata. Ty jesteś moje dziecko. Ty zawsze jesteś ze mną, blisko. Wszystko, co ja mam, wszystko tobie daję. Czyli taka otwartość ojca. A trzeba się weselić, cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I to jest taka powtórzenie tego o młodszym bracie, ale zarazem takie powiedzenie temu starszemu bratu, popatrz, też można być umarłym, będąc blisko ojca, czy też można nie znać ojca, też można nie znać Pana Boga. Też człowiek potrzebuje czasami właśnie żyjąc tak blisko Kościoła, Pana Boga formalnie, potrzebuje tego zwrócenia, odkrycia Boga, odkrycia Jego miłości. Tego, że poczucia, że też jestem daleko i też
potrzebuje powrotu. I widzimy, że historia ze starszym synem, bo tutaj ta opowieść się już kończy, ta historia ze starszym synem jest trudniejsza i ona pozostaje w zawieszeniu. Nie znamy odpowiedzi starszego syna. Nie wiemy, czy on wszedł do domu, czy pogodził się z młodszym bratem, czy się nie pogodził. Dlatego, że ta historia jest trudniejsza. Historia młodszego syna, który w sensie ścisłym zgrzeszył, dokonał takich niegodnych czynów, zdradził ojca, ona jest prostsza, on przeszedł swoje, on wycierpiał swoje, wrócił, coś zrozumiał. Tymczasem starszy brat, nie wiadomo, czy on to zrozumiał, czy on to nie zrozumiał, czy przyjął, czy nie przyjął prawdę o miłości ojca. I tutaj widzimy, są takie dwie drogi. Dlatego, że to też może być tak, że człowiek nie chodzi do kościoła, uważa się za niewierzącego, ale jest takim bardzo człowiekiem sprawiedliwym. Pracuje ciężko, opiekuje się rodziną, żony nie zdradza, nie pije. No, Pana Boga to on nie wierzy, ale takim jest takim człowiekiem prawa. Wszystko według prawa. I taki ma poczucie takiej swojej godności związane z tym, że on jest człowiekiem uczciwym, porządnym, że jemu nic nie można zarzucić. I taka postawa też może być taką dużą przeszkodą w poszukiwaniu Boga. Dlatego, że wobec Pana Boga wszyscy żeśmy zgrzeszyli. No do tego jeszcze będziemy wracać. Jesteśmy słabi. I takie mówienie, że ja to jestem jedyny sprawiedliwy, jest takim oszukiwaniem się. To nie chodzi o to, że ja nie robię złe rzeczy, tylko że wobec Pana Boga wszyscy jesteśmy takimi synami, którzy w ten lub inny sposób jakoś tam od Niego kiedyś odeszli i potrzebują do Niego wrócić. Więc możemy sobie popatrzeć na te dwie historie i próbować zobaczyć, w której z tych dwóch historii ja siebie lepiej odnajduję. Widzę siebie, do kogo jestem bardziej podobny. Być może po trochu do obydwu braci, do starszego i do młodszego. I jaka z tego do mnie nauka? Jak mam tego Pana Boga szukać i do Niego powrócić? Nie? Bo powrót, tak jak powiedziałem w wstępie, że powrót do Pana Boga nie jest tylko poszukiwaniem intelektualnym, ale jest także również zmianą swojego życia. Zmianą swojego życia, zmianą swojej postawy. W jednym wypadku to jest porzucenie jakichś ciężkich grzechów, słabości, a w drugim wypadku to jest zmiana swojego serca, które jest zgorzkniałe, niezadowolone, obrażone, zazdrosne i tak dalej. Tak więc to takie rozważanie na dzisiaj o dwóch synach i dobrym ojcu. I do zobaczenia następnego razu. Dalej będziemy jeszcze rozważali o ludzkiej słabości, dlatego że bez zrozumienia ludzkiej słabości nie można zrozumieć w ogóle Biblii i chrześcijaństwa przede wszystkim. Dziękuję bardzo, do widzenia.